Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Erling Haaland przeszedł do historii. Najwięcej bramek w jednym sezonie. Inter Mediolan gromi 6-0. Mateu Alemani odszedł, bo nie chciał Messiego w FC Barcelonie. Co z przyszłością Rafini i Ansu Fatiego w Dumie Katalonii? Otoczenie Messiego zakomunikowało klubowi chęć odejścia. Wulgarne okrzyki kibiców w kierunku Leo. Chcą odejścia Messiego i Neymara. Perez ma idealnego kandydata na zastąpienie Ancelottiego. Guardiola o porównywaniu Haalanda i Messiego. Dziś pierwsze matury, dlatego życzę powodzenia wszystkim maturzystom na tym kanale. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli tutaj jesteście. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A teraz lećmy z newsami. Miłego oglądania. Na początek sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się wczoraj na piłkarskich boiskach. W Anglii rozegrano dwa zaległe mecze Premier League. Liverpool pokonał 1-0 Fulham po bramce Mohameda Salaha. W drugim meczu Manchester City pewnie wygrało 3-0 z West Hamem. Jedną z bramek zdobył Erling Haaland, dla którego było to 35. trafienie w tym sezonie Premier League. Dzięki temu Norweg został samodzielnym rekordzistą pod względem liczby zdobytych bramek w jednym sezonie. Wynik ten jeszcze może zostać poprawiony. The Citizens zagrają jeszcze 5 spotkań. W Ligę rozegrano jedno spotkanie. Brest wygrało 2-0 z Nantes. W hiszpańskiej La Lidze rozegrano 3 mecze. Valencia zremisowała 1-1 z Villarrealem. Atletico Madryt pokonało Cadiz 5-1, a rywalizacja Getafe z Celta Vigo zakończyła się wynikiem 1-0. We Włoszech rozpoczęto 33. kolejkę Serie A. Z bardzo dobrej strony pokazał się Inter Mediolan, który rozgromił 6-0 Hellas Verona. Punkty sensacyjnie zgubił AC Milan, który tylko zremisował 1-1 z Cremonese. 3 punkty zgarnął Juventus, pokonując 2-1 Lecce. Kolejny punkt zdobyła drużyna Paulo Souzy. Salernitana zremisowała 3-3 z Fiorentiną, a hat-trickiem popisał się Dia. Poznaliśmy drugiego finalistę Pucharu Niemiec. Po bardzo emocjonującym półfinale Eintracht Frankfurt pokonał 3-2 VfB Stuttgart. W wielkim finale 3 czerwca drużyna z Frankfurtu zmierzy się z RB Lipsk. Co tak naprawdę spowodowało odejście dyrektora sportowego z FC Barcelony? We wtorek, jak grom z jasnego nieba, spadła informacja o odejściu aktualnego dyrektora sportowego Blaugrany. Alemani po sezonie nie będzie już pracował w Dumie Katalonii. Co było powodem tak nagłego i niespodziewanego rozstania? Według Toniego Juan Martiego z Relevo Alemani był przeciwny powrotowi Lionela Messiego na Camp Nou. Dodatkowo nie chciał przedłużać kontraktów z Sergio Busquetsem i Sergim Roberto. Mateu chciał budować klub na młodych piłkarzach, jednocześnie dziękując tym już bardziej doświadczonym. Miało dochodzić również do nieporozumień pomiędzy dyrektorem a zarządem klubu. Alemani nie zamierza jednak odpoczywać. Według Gerarda Romero od 1 lipca Hiszpan ma rozpocząć pracę w Aston Villa u boku Unaia Emeriego. Miał otrzymać propozycje z serii tych nie do odrzucenia. Czas pokaże, czy Dumie Katalonii odejście Alemaniego wyjdzie na dobre. Jak się okazuje, Barca niedługo może stracić nie tylko Alemaniego. W mediach pojawiły się informacje o potencjalnym odejściu Rafini. Brazylijczyk trafił na Camp Nou latem poprzedniego roku. Barca zapłaciła za niego 60 milionów euro drużynie Leeds. Według Gerarda Romero piłkarz już latem może wrócić do Premier League. Według jego informacji do Blaugrany spłynęła oferta z Newcastle w wysokości 80 milionów euro. Problemem może być Xavi, który nie chce pozbywać się swojego podopiecznego. Jedynie oferta powyżej 90 milionów może przekonać klub do sprzedaży. Dużo też się mówi o letnim transferze Ansu Fatiego. Trwający sezon nie jest najlepszy w wykonaniu 20-letniego piłkarza. W drużynie Xaviego Hernandeza częściej pełni rolę rezerwowego wchodzącego z ławki. W związku z tym dużo mówiło się o jego odejściu. We wtorek miało nawet dojść do spotkania między ojcem Ansu a agentem Jorge Mendesem. Tematem była oczywiście przyszłość zawodnika. Bory Fati powiedział dziennikarzom, że jego syn na pewno nie odejdzie tego lata z FC Barcelony. Umowa Ansu Fatiego z Dumą Katalonii obowiązuje do czerwca 2027 roku. Odejście Leo Messiego z Paris Saint-Germain jest praktycznie przesądzone. Całkiem niedawno pojawiła się informacja o zawieszeniu Argentyńczyka przez francuski klub na 2 tygodnie. Powodem był niedozwolony wyjazd Messiego do Arabii Saudyjskiej. Jak się okazuje, już od dłuższego czasu nie było po drodze Lionelowi z PSG. Jak donosi Fabrizio Romano, około miesiąc temu Jorge Messi miał przekazać włodarzom klubu, że jego syn po sezonie odejdzie. Powodem mają być wątpliwości dotyczące przyszłości sportowego projektu na Parc des Princes. Będziemy zatem świadkami dość burzliwego rozstania. Kibice PSG niedawno pod siedzibą klubu dali jasno do zrozumienia, co myślą o Messim.
Argentyńczyk nie ma już przyszłości w Paryżu. Przy okazji oberwało się również Neymarowi, który także nie jest ulubieńcem paryskich fanów. Kibice domagali się odejścia Brazylijczyka. Kto może zastąpić Carlo Ancelottiego w Realu Madryt? Florentino Perez ma już swój typ. Obecna umowa włoskiego szkoleniowca z drużyną królewskich obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Nie wiadomo jednak, czy zostanie ona wypełniona. Bardzo dużo mówi się o potencjalnej współpracy Ancelottiego z brazylijską federacją. Co ciekawe, klub miał dać trenerowi zgodę na wysłuchanie oferty współpracy z Canarinhos. W związku z tym Real musi przygotować plan B na wypadek odejścia Włocha. Według niemieckich mediów Florentino Perez znalazł już kandydata idealnego. Bild podaje, że jest nim Xabi Alonso. Hiszpan obecnie jest trenerem Bayeru Leverkusen. Pod jego wodzą aptekarze osiągają nadspodziewanie dobre wyniki. Xabi już wcześniej pracował w Realu jako szkoleniowiec młodzieżowych zespołów. Kontrakt Alonso z Bayerem obowiązuje do czerwca 2024 roku. Jeżeli jednak królewscy będą zdeterminowani, na pewno dogadają się z niemieckim klubem. Dużo wskazuje na to, że Real Madryt niedługo ogłosi iście królewski transfer. Hiszpański zespół niedługo ma pozyskać jednego z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia, Juda Bellinghama. Tak przynajmniej twierdzą zagraniczne media. Z wyścigu po Anglika wycofali się Liverpool oraz Manchester City, co ułatwiło sprawę królewskim. Według hiszpańskiej marki transfer jest już praktycznie przyklepany. Fabrizio Romano podaje, że negocjacje dotyczące transferu wkraczają w ostatnią fazę. Początkowo Borussia żądała za swoją gwiazdę 140 milionów euro. Jednak według niepotwierdzonych informacji Real ma zapłacić między 100 a 120 milionów. Bellingham ma podpisać kontrakt ważny do czerwca 2029 roku. Oficjalne potwierdzenie transakcji ma nastąpić w przyszłym miesiącu. Walcząca o utrzymanie drużyna Premier League próbuje uratować sezon kolejną zmianą trenera. Batalia o pozostanie w Premier League zapowiada się bardzo interesująco. W trudnej sytuacji jest Leeds United, które balansuje na granicy spadku i utrzymania. Włodarze klubu całkiem niedawno po 2 miesiącach postanowili zwolnić Javiego Garcia. W jego miejsce został zatrudniony doświadczony Sam Allardyce. Anglik w swoim CV może pochwalić się ponad 500 meczami w lidze w roli szkoleniowca. Przed 68-latkiem bardzo trudne zadanie. Leeds w ostatnich 4 kolejkach zmierzy się z Manchesterem City, Newcastle, West Hamem oraz Tottenhamem. Aktualnie Pawie zajmują bezpieczne 17 miejsce, jednak mają tyle samo punktów, co będące na pozycji spadkowej Nottingham Forest. Erling Haaland bez wątpienia aspiruje do zostania jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Norweg notuje kapitalny sezon w barwach Manchesteru City. Ma już na koncie 50 bramek, a do końca rozgrywek pozostało jeszcze sporo spotkań. Nie brakuje porównań Haalanda do Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo. Ostatnio na konferencji prasowej o zestawienie Norwega z Argentyńczykiem został poproszony Pep Guardiola. Hiszpan miał okazję współpracować zarówno z Leo, jak i Erlingiem. Trener powiedział: "Żadnego piłkarza nie można porównać z Leo. On jest najbardziej kompletnym zawodnikiem, jakiego kiedykolwiek widziałem. Wizja, podania, konkurencyjność, wiele rzeczy. Miejmy nadzieję, że Haaland może być tak blisko jak Leo. To będzie dla nas wspaniałe." Sprawdźmy jeszcze, co ciekawego czeka na nas dzisiaj. W Anglii w ramach Premier League rozegrane zostanie jedno spotkanie. Mecz Brighton z Manchesterem United. W Hiszpanii 4 mecze w ramach 33. kolejki La Ligi. We Włoszech natomiast oficjalnie mistrzem może zostać Napoli, które na wyjeździe zmierzy się z Udinese. Tego samego dnia Empoli zagra z Bolonią. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!